Witam wszystkich w kolejnej części patentów Rożala. Obraz nam się coś rozmazał, bo jak zwykle nie kupiłem kamerki, chyba że zaparowała, bo wiecie, trochę się oblaliśmy z Kamilem wodą, żeby było, wyglądało, że jesteśmy po treningu. No tak, rzucimy filmik, mokrzy, kurwa, a muszą zapierdalać. Nie? Ciężki trening kwiożerczy i śmiertelne sparingi. 7 godzin trenujemy. Kurwa, o 12 w nocy zaczęliśmy. Dobra, posłuchajcie. Dzisiaj w patentach Rożala postaram się wam przekazać z taką teorię o przyjęciu inicjatywy. Często to robię na seminariach, jak nawet wczoraj w klubie u Radka Paczuskiego, jego brata, pozdrawiam serdecznie, mniej więcej to na treningu chciałem to w jakiś sposób zaprezentować. Paradoks tego wszystkiego, co wykonujemy, jest taki, że gdy robimy coś bardzo dobrze na treningu, to tego jest mała szansa, że wyjdzie nam dobrze w czasie walki. Jak robimy dobrze na treningu, to w walce wyjdzie nam średnio i tak dalej, i tak dalej. Teraz patrzcie, o co chodzi? Chodzi o bicie kombinacyjne. Oczywiście na treningach, na tarczy wystarczy spojrzeć na gwiazdę największego formatu. Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Cain Velasquez i tak dalej, i tak dalej. Gdy bijemy, oczywiście wszystko jest, broda ściągnięta, ręce wracają. Wszystko prawidłowo. W walce niestety tak nie jest. Przychodzi stres, adrenalina i tak dalej. Teraz jak to wygląda w walce? W walce na przykład idziemy dwójką. Jest raz i ta ręka już jest tu, tak? A gdy idzie, no to ta normalne, że nie wraca centralnie do szczęki, to gdzieś jest w górze, ale zawsze jest gdzieś na dole. Tu chodzi o to, żeby właśnie wejść w tą kombinację, tak? I teraz patrzcie. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kamil na przykład robi akcję dwójkową, tak? Powoli, żebyśmy się nie zrobił. Od przedniej ręki, tak? Dwa ciosy od przedniej ręki, tak? Na przykład przedni prosty, tylny sierp. Przedni prosty przyjmuje hop, idzie tylny sierp i tu, idzie tu. Właśnie chodzi o to, że wchodzę przed tą ręką na odkrytą twarz, tak? Nie wchodzę za wcześnie. Patrz, idzie ten pierwszy cios, hop, i w tym momencie, jak on trafił, to normalne, że będzie dwójka, jest raz, dwa. W walce nie ma, że jest raz, jest dwa, tylko jest raz, dwa, tak? I teraz jak Kamil zrobi to płynnie, raz, dwa, bum, tu, muszę wejść w to tempo, tak? Jak idzie trójka, na przykład trzy, poprzedniej, tak? No, raz, dwa, bum, tu wchodzę, gdy trafia mi drugi cios, tak? Chodzi o to, żeby złapać partnera na odsłonięty, na tym, gdy ta ręka, hop, zaczyna iść i jest odsłonięty, żeby wyprzedzić. Oczywiście zrobimy to tylko wtedy wyłącznie, gdy będziemy mieli luźno. Luźno wszystko. Przede wszystkim złapiemy już tej dynamiki. Nie będziemy spięć, kurwa, jak skóra na baranich jajach, tak? I gdy będzie ten flow. Następna sprawa, bardzo ważna sprawa. Umiejętność walki z podwójnej gardy. Tu nie ma miejsca na uniki, tak? Tu nie ma miejsca na gibki, na odchylenia, bo każde zwiększenie dystansu od partnera spowoduje to, że mamy ten ruch dodatkowy do zrobienia. Dojście, skrócenie dystansu, tak? Przede wszystkim ważna jest praca z podwójnej gardy, nie panikowanie, czyli ściągnięta głowa. Kto ma fujarkę, to fujarkę do przodu, kto nie ma, to tylko biodra. Osiadam na kolanach, łokcie do środka, teraz bym chciał złączyć się na pępku, ręce do góry i tu seczę i patrzę się na partnera. To nie jest prawda, że patrzymy w oczy. Jak ja mogę spojrzeć w oczy, gdy ja mam zamkniętą pozycję, wyglądam jak żółw, kurwa, tak? Podciągnę sobie brew, kurwa, nie, po prostu patrzę przed siebie. I teraz Kamil na przykład bije trójki od przedniej ręki. Raz, dwa, ko. I tu wchodzę, tak? Przed tym ciosem, gdy drugi dotyka, wchodzę na trzeci. Oczywiście trenując to, robimy jakieś tam założenie, tak? W walce, tak jak mówię, musimy złapać ten patent, jak partner wykonuje. Każda walka, nawet chaos, ma swój porządek, że będzie to dwa od przedniej cały czas partner leciał, że ta ręka nie wraca. Najważniejsze jest w tym wszystkim jakiekolwiek opanowanie, tak? Czyli patrzcie, na przykład idzie kombinacja trzy ciosy od ręki tylnej, trzy od tylnej, powoli. Idziesz trzy od tylnej, raz, dwa, bum. I tu sobie wchodzę przed tą ręką trzecią, która trafia, tak? Idą dwa od przedniej, dwa od przedniej. Bam, bum, tu wchodzę, tak? W ten sposób. I to jeżeli chodzi o ręce, tak? Staramy się wyprzedzić. Jeżeli chodzi o nogi, jest to bardzo podobny schemat. Tak? Tylko że teraz zwróćcie, muszę wyczuć moment, oczywiście to zależy też, którą nogą chcę kopnąć, tak? Jeżeli chodzi o midle, teraz skupiamy się na midlach, to będziemy wchodzić na linię
ręki, która bije. Na przykład, patrzcie, idą dwa ciosy od ręki przedniej. Raz, dwa. I teraz patrzcie, idzie ta ręka, ona jest w górze, czyli odsłonięte są schaby partnera, przeciwnika. I ja wchodzę na te odsłonięte schaby. Bo jakby nie patrzeć, nawet jak partner też tą dwójkę i opadnie mu ta ręka z pyska, ale ten łokieć będzie w dole, no bo ręka będzie w dole. Gdy kopnę tu, nie, nie, trzymaj tą łapę, kurwa. To kopnę w rękę, tak, jest szansa, że gdzieś tam mogę go trafić, ale jest mniejsza niż tu, gdzie jest to odkryte. Tak? Patrz, idzie teraz dwójka od tylniej. Raz, bum, tu wejdę pod rękę na odkryte schaby, tak? I to jest ważne. Idzie na przykład trójka od tylni, trójka. Raz, dwa, bum, tak? Odkryty. Oczywiście to też trzeba sobie robić, jeżeli będziecie to trenować, to ludzie to w określonym schemacie, że partner robi dwa od przedniej, wy staracie się wejść wtedy, dwa od tylniej, wtedy, trzy od przedniej i później w miarę upływu czasu już będziecie to robić z naturalnego bicia, nie będziecie musieli liczyć ciosów, tylko na przykład patrzcie, partner sobie tam bije jakąkolwiek kombinację, tak, bije. Bum, wyczułem go jak bił tylnią ręką i wszedłem, tak. Jeżeli chodzi o high kick, tak, tu już wchodzimy po przekątnej, tak, po przekątnej, że patrzcie, na przykład idzie trzy od przedniej idzie na przykład, tak, jest raz, dwa, trzy, no tutaj akurat oczywiście, teraz będzie Kamil robił z siebie wspaniałego technika, tak, że ręka mu wróciła, ale jak zaczynałem ten kurwa program kręcić, to mówiłem o niewracaniu ręki. I te patenty są nie na właściwe bicie, te patenty są właśnie na te dziury, dlatego są patentami. Idzie ta trójka od przedniej i po tym raz, dwa, tu ręka zostaje, tu, panie Kamilu, tu, nie wracamy, tak? Jest błąd twój, nie ćwiczyłeś urzadu. Trzy, raz, dwa, trzy. I teraz patrzcie, ręka nie wróciła, tak? Przypuśćmy, spóźniłem się z midlem lub mam założenie na głowę, no bo to ja sobie w walce ustawiam. Tu ręka, patrzcie, zasłania, czyli wejście midlem nie ma sensu, ale głowa jest odsłonięta. I teraz patrzcie, partner wchodzi cały czas to samo. Trójeczka, raz, dwa, bum, wchodzę w momencie ciosu z ręki przedniej, bo była trzy od przedniej, tak, idzie ten cios, raz, dwa, ręka opadła, oczywiście nie przyjmuję cios i odpowiadam, tylko w momencie jak ten cios idzie, bum, wchodzę w duszy, cios na cios, tak, zrobimy, tak, nie musimy, nie kopnąć, w ogóle, chociaż... Pamięć obracając, coś tam może mogę ci zajebać. Luźniutko i pamiętaj o tym ręku, tak? Żebyś. Znaczy dobra, wróć sobie, żebym cię nie trafił, ale tu chodzi o to właśnie o to, nie o ten niepowrót ręki. Idziemy, trójeczka. Raz, dwa, bum! I wchodzę. Tak? Czyli przejęcie inicjatywy, tak? Wyczekuję partnera. Walka, mówię, toczy się swoimi jakimiś tam prawami. Partner bije, przyjmuje, tak? Z podwójnej gardy. Widzę, widzę i w tym momencie robię swoją akcję. Zaczynamy wszystko, co było na tych zajęciach wykładach. Trzy od przedniej. Trzy od przedniej, partner bije. Raz, dwa, trzy. Bum, wyprzedziłem, wszedłem przed trzecim ciosem, tak? Przypuśćmy, dwa od przedniej. Raz, dwa, trzy. Bum. Tak, oczywiście tu troszeczkę na to nie wychodzi, jak chcę pokazać, bo jest troszeczkę zachowawczość. Kamil wie, co będzie robione. Może troszkę małować, że dostanie wyja, bo jest tam troszeczkę mi coś dłużej. Czyli to jest z rękoma, tak? Wchodzimy przed ciosem, który atakuje. Tak? I teraz z nóżkami. Na przykład. Dwójka od przedniej. Bum! Ale zrób ten cios, kurwa, jak ja mam wierzyć. Dwójka od przedniej. Bum! Weszło. Mogę sobie oczywiście później ponowić rękoma i wejść, tak? Trójka od przedniej. Raz, dwa, bum, wchodzę nóżką, tak? To było takie zobrazowanie tego, jak chodzi o walkę, tak? A teraz, jak to fajnie zrobić na tak? Załóż Kamilek, pao, pao załóż, tylko te czarny załóż. Wiesz. Chodzi o, tak jak tłumaczę, staram się wytłumaczyć. Wszystko z podwójnej gardy, tak? Broda ściągnięta, bo gdy się spóźnicie, to jest też ryzykowne, tak? Gdy się spóźnicie, jakiś tam łamek sekundy przerwy, żeby nie było czegoś takiego, że stoicie w pozycji, chcecie wyprzedzić, jest broda, tak? Że was nie drapą.
wszystko z pozycji, barki podciągnięte z podwójnej gardy i teraz wybiję, patrz, cyk, bark chroni mi głowę, czyli dostanę gdzieś tam nawet, ale nie dostanę w szczękę, tak? O, i teraz patrz, zaczniemy od obić, od tego, co robiliśmy na górę, patrz. Partner mówi, ile razy obijam, będzie mnie obijał i jaką będziemy bili kombinację. I teraz patrzcie, na przykład dwa od przedniej, dwa sierp, dwa od przedniej, czyli obija dwa razy od przedniej ręki, tak? I zostaje tą ręką zostaje, która tu bije, tu, tak? Bum. I na tą rękę wchodzę, tak? To jest tak, jakby w walce była trójka, czyli patrzcie, tak jakby bił trzy, tak? No. Bić od przedniej, raz, dwa, i ja bym tu sobie wchodził, tak? Czyli tarcza, tak jakby było minus jeden cios, jak chodzi o walkę. Jeszcze raz, dwójeczka od przedniej, dwa sierpy, middle, tak? Hover, raz, dwa, bum, wchodzimy trzy, tak? No bo oczywiście, że robimy to pod sporty kopaną, uderzaną, przewracane, bo to można oczywiście do wywrotki wziąć, wykańczamy wszystko nóżką, tak? To taki sam schemat jest od ręki tylnej, tak? Czyli na przykład uderzasz trzy od przedniej i ja będę bił hak, sierp, tak? Trzy od przedniej, raz, dwa. I teraz zobaczcie, zostaje ta ręka tu, tak? I sobie wchodzę, hak, sierp, bum. I kończę nóżką. To jest dokładnie tak, jakby partner w walce bił czwórkę, tak? Czyli tak jakbyś uderzał czwóreczkę, no, od przedniej, czwóreczka od przedniej. Raz, dwa, trzy, przepraszam, od tylnej czwórki, od tylnej czwórki, tak? Raz, dwa, trzy, patrzcie, tu gdzie ten czwarty cios i ja sobie właśnie w ten cios wchodzę, jak chodzi o walkę. Na tarczy teraz wiem, ręka, która kończy obicie, ta ręka zostaje na tarczy. Czyli jeszcze raz, trzy od tylnej, sierpka w sierp. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i wykończamy, czy to midlem, czy hajem, czy kolanem. Jak chodzi o nogi, jest bardzo podobny schemat. Tylko, że teraz tak, na przykład są trzy ciosy od przedniej, obicie, raz, dwa, ta ręka obija trzy i od razu sobie schodzi do sklejenia, bum, a ja sobie w ułamku sekundy wchodzę, tylko w ułamku sekundy wchodzi, to nie ma być, że jest tam, przykład, patrzcie, trzy, bo to jest jego atak na mój atak, to ma być wyjście w akcję, trzy, i bum, i od razu sobie wchodzę. Tak? I oczywiście też po tej nodze można dołożyć jeszcze kombinację ręczną i jeszcze skończyć nogą. Tyle od nas. Kamil Smoliński, najlepszy fizjoterapeuta na świecie i najlepszy trener, wszechwiedzący, przystojny, nieziemsko, niebanalny. Pozdrawiam i do następnego razu. Extreme Hobby. Niko, nie to, że reklamuję, nie. Iron Horse Series odżywki, Body Chief jedzenie, Alpha Active napoje, Crux Difference garnitury, Kamil Smoliński fizjoterapia, Skuteczny.net, ML Shop, bawmy się i kochajmy.